Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko na temat rządów Władysława Jagiełły. Dziś powiemy m.in. o kolejnych problemach ze Świdrygiełłą, nieudanych negocjacjach i kolejnej wyprawie do Prus, czy też o początku wojen husyckich. Przyrodni brat Władysława Jagiełły, około 45-letni Świdrygiełło, od 1409 roku był uwięziony przez Witolda na zamku w Krzemieńcu. Przypomnijmy, że był on człowiekiem ambitnym, który tuż po śmierci Olgierda pożądał dla siebie władzy nad całą Litwą. W przeszłości wielokrotnie się buntował, sprzymierzając się m.in. z Krzyżakami. Jednak wobec niemożności realizacji swych planów, za każdym razem ukorzony wracał do swojego przyrodniego brata. Jagiełło zaś aż trzykrotnie mu przebaczał. W 1409 roku został uwięziony przez Witolda, gdy ten wykrył jego ponowione kontakty z Krzyżakami, tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny z Zakonem. Wielki Książę nie zamierzał mu jednak przebaczać, zaś gdyby nie interwencja Jagiełły, prawdopodobnie by go zabił. Miał chyba rację, nie ufając Świdrygielle, bowiem ten w marcu 1418 roku zorganizował ucieczkę. Nie gnił on w lochu i jego niewola w Krzemieńcu przypominała raczej areszt domowy. Mógł także m.in. przyjmować gości. Dzięki temu zdołał on pozyskać sojuszników pośród ruskiego prawosławnego możnowładztwa, które często było niechętne wobec litewskim katolickim elitom. Syn księcia ostrogskiego Fedora imieniem Daszko na czele kilkuset ludzi zdobył podstępem zamek krzemieniecki, mordując jego załogę oraz dowodzącego nimi rycerza Konrada Frankenberga. Uwolniony po niemal 9 latach Świdrygiełło zdobył z nimi następnie Łódzk. Olgierdowicz liczył zapewne na zdobycie szerszego poparcia ruskich bojarów, tak aby przy ich pomocy pokonać Witolda i zdobyć władzę nad Wielkim Księstwem. Świdrygiełło nie utrzymał się w Łódzku długo. Nie zdołał także przyciągnąć na swoją stronę wielu ruskich bojarów. Wkrótce, wobec nadejścia wojsk lojalnych wobec Witolda, zdecydował się na ucieczkę z kraju. Razem z Daszkiem Ostrogskim i niewielkim oddziałem udał się na Podole, łupiąc po drodze okolice. Następnie zaś przez Mołdawię i Wołoszczyznę trafił na Węgry, gdzie zamierzał ponownie poprosić o pomoc króla Zygmunta Luksemburczyka. Ten był jednak na wciąż trwającym soborze w Konstancji, wobec czego Olgierdowicz przez Austrię udał się do Niemiec. Król nie zamierzał mu jednak pomagać, ponieważ akurat wtedy zależało mu na poprawnych relacjach z Polską i Litwą. Jedyne co mu zaoferował, to możliwość znalezienia żony pośród niemieckiego możnowładztwa. Zawiedziony Olgierdowicz rozpoczął w czerwcu 1418 roku ponowne rokowania z Zakonem Krzyżackim. Michael Kiszmajster nie był jednak chętny wobec ponowienia wojny z Polską i Litwą. Zakon był bardzo osłabiony, zaś Wielki Mistrz liczył na pozytywny dla niego wyrok w arbitrażu bądź to papieża, bądź też Zygmunta Luksemburczyka. Nieco później, latem tego samego roku, na Żmudzi wybuchło powstanie wymierzone przeciwko Witoldowi i jego próbom chrystianizacji. Pogańscy bojarzy, co dość kuriozalne, poprosili o pomoc Krzyżaków, obiecując przy tym uznanie Świdrygiełły za prawowitego Wielkiego Księcia. Z wyżej wymienionych względów pomoc ta jednak nie nadeszła. Witold szybko stłumił bunt, krwawo rozprawiając się z jego przywódcami. 60 żmudzińskich bojarów zostało z jego rozkazu ściętych. Po zakończeniu Soboru w Konstancji konflikt polsko-krzyżacki był ponownie zamrożony. Władze zakonne chciały podtrzymania status quo oraz rozsądzenia sporu przez przychylnego im papieża. Strona polsko-litewska zaś wysuwała maksymalistyczne żądania, w tym powrót ziemi chełmińskiej czy Pomorza Gdańskiego oraz arbitraż Zygmunta Luksemburczyka. 17 października 1418 roku z inicjatywy królowej Elżbiety doszło pod Wieloną na Litwie do spotkania Władysława Jagiełły i Witolda z Michaelem Kiszmajsterem. Nie przełamało ono jednak impasu. Wkrótce potem papież Marcin V zakazał polskiemu królowi ponawiania działań zbrojnych oraz zapowiedział przysłanie swych legatów. Przybyli oni do Polski w kwietniu 1419 roku,
zaś w maju spotkali się z krzyżackimi i polskimi przedstawicielami w Toruniu i Gniewkowie. Nie orientując się za bardzo w niuansach sprawy, wydali oni sprzyjający zakonowi wyrok. Odrzucali oni wszystkie polskie żądania i uznawali wszystkie prawa i przywileje krzyżackie. Wobec tego strona polska jeszcze mocniej obstawała za arbitrażem Zygmunta Luksemburczyka. Ten zaś wiosną wysłał przychylny im sygnał, zakazując krzyżakom zaciągania wojsk na terenie Śląska. Także w maju 1419 roku Władysław Jagiełło udał się na Węgry, spotykając się z królem niemiecko-węgierskim w Koszycach. Strona polska oficjalnie oddała tam spór z krzyżakami pod jego arbitraż. Król Zygmunt zobowiązał się do wydania wyroku do dnia 29 września 1419 roku. Faktu tego nie uznał jednak wielki mistrz, i to pomimo groźby Luksemburczyka, iż ten zbrojnie poprze Jagiełłę i Witolda. W Koszycach doszło także do spotkania Jagiełły ze Świdrygiełłą. Król postanowił po raz czwarty przebaczyć swemu przyrodniemu bratu, nadając mu starostwo w Opocznie oraz dochody z żub królewskich. Działanie takie zapewne nie spodobało się Witoldowi, który jednak nie był w Koszycach obecny. Spalenie Jana Husa podczas soboru w Konstancji wywołało oburzenie w Czechach, gdzie jego nauki zyskały szeroki posłuch. Podczas Sejmu 2 września 1415 roku wystosowano pismo potępiające ten wyrok oraz uznające odpowiedzialnych za to za zdrajców. Wkrótce wygnano z kraju wielu duchownych, którzy krytykowali nauki Husa, zaś ich majątki zrabowano. Na tym etapie główną frakcją ruchu husyckiego byli utrakwiści czy też kalikstyni, od łacińskiego słowa calix oznaczającego kielich. Jednym z ich głównych postulatów było prawo do udzielania komunii pod dwiema postaciami, a więc zarówno chleba, jak i wina. Stąd też właśnie kielich stał się ich symbolem. Ponadto żądali też wolności wygłaszania kazań i sprawowania liturgii w języku czeskim, a nie w łacinie. Postulowali także zniesienie hierarchii kościelnej oraz likwidację jego majątków. Byli jednak umiarkowani w swych żądaniach i cele zamierzali osiągnąć poprzez negocjacje i mediacje. Pod presją nowo wybranego papieża Marcina V oraz swego brata Zygmunta Luksemburczyka, król Wacław IV ukrócił jednak nieco działania husytów. Wobec popularności nauk Husa mocno ich jednak nie prześladował, zaś w trzech kościołach w Pradze zezwolił nawet na udzielanie komunii pod dwiema postaciami. Wkrótce jednak wykształcił się nowy, bardziej radykalny odłam husytyzmu, który podkopywał cały feudalny porządek społeczny. Podczas gdy umiarkowani utrakwiści składali się głównie z mieszczan i rycerstwa, wśród czeskiego chłopstwa popularność zyskiwały hasła oznajmiające rychły powrót Chrystusa, utworzenie Królestwa Bożego na ziemi oraz równość wszystkich ludzi wobec Boga, bez względu na urodzenie. Głoszone przez kaznodziejów utopijne hasła sprawiały, że chłopi porzucali pola uprawne i wioski. Migrując całymi rodzinami, gromadzili się w dziczy w religijne komuny, na miejscu których powstały później osady i miasta. Nadawali im biblijne nazwy, takie jak Baranek, Oliwna Góra czy Tabor. Od tej ostatniej nazwy radykalny odłam husytów zwany był potem Taborytami. Po powrocie z Koszyc i wobec odmowy Michaela Kiszmajstera uznania arbitrażu Zygmunta Luksemburczyka, Władysław Jagiełło ogłosił przygotowania do wojny i wezwanie pospolitego ruszenia. Wyprawa zaplanowana była na 13 lipca 1419 roku, kiedy to mijało wcześniejsze zawieszenie broni. Król niemiecko-węgierski naciskał na niego, by ten odroczył termin wyprawy i poczekał na jego wyrok. Jednak polski król odmówił. Zamierzał ponadto zyskać także potężnego sojusznika w postaci króla Eryka Pomorskiego. Urodzony w 1382 roku w Darłowie jako Bogusław, był synem księcia słupskiego Warcisława VII. W 1389 roku młody Gryfita został adoptowany przez królową Danii, Norwegii i Szwecji Marię. Po jej śmierci w 1412 roku faktyczną władzę nad trzema królestwami, zwanymi Unią Kalmarską, przejął Bogusław, który przyjął przy tym imię Eryk.
Jego rywalami w rejonie Bałtyku były miasta hanseatyckie oraz właśnie zakon krzyżacki. Wobec tego przybyli do Kopenhagi polscy posłowie, zawarli z nim wstępnie 23 czerwca 1419 roku sojusz. Tymczasem w Polsce koncentracja wojsk przebiegała w sposób identyczny do dwóch poprzednich wojen. Główne siły zebrały się w Wolborzu, skąd ruszyły pod Czerwińsk, gdzie dołączyły do nich siły wielkopolskie, mazowieckie i litewskie. 15 lipca do obozu połączonych sił przybyli z Kopenhagi dyplomaci polscy i duńscy. Przygotowano dokumenty formalizujące sojusz, jednak Eryk Pomorski otrzymać miał je dopiero w listopadzie tego roku. Nie dołączyłby więc po stronie polsko-litewskiej do tej wojny. Michael Kiszmajster raz jeszcze zamierzał się opierać głównie na obronie w dobrze przygotowanych zamkach na odcinku wschodnim, jednak na granicy południowego Pomorza Gdańskiego rozmieścił nieco sił, celem dokonywania rajdów na północną Polskę. Jego wojska były jednak tym razem dużo, dużo mniejsze. Opłacanie zaciężnych utrudnione było fatalną sytuacją ekonomiczną, zaś wskutek negatywnej postawy Zygmunta Luksemburczyka nie otrzymał dużego wsparcia z Niemiec. Korzystnym rozwiązaniem dla Zygmunta Luksemburczyka było utrzymywanie w Europie Środkowo-Wschodniej równowagi sił. Co prawda nie chciał on wzmocnienia zakonu krzyżackiego, nad którym chciał poszerzyć władzę cesarską kosztem papieskiej, obawiał się jednak, iż wyprawa polsko-litewska doprowadzić mogłaby do kompletnego zniszczenia krzyżackiego państwa w Prusach. Wobec tego wysłał do Prus arcybiskupa mediolańskiego Bartłomieja de Capra, aby zażegnał konflikt. Po przybyciu na miejsce emisariusz spotkał się z legatami papieskimi i 19 lipca w Grudziądzu spotkali się oni wszyscy z Michaelem Kiszmajsterem. Nakłonili oni wielkiego mistrza do zmiany stanowiska i zgody na arbitraż Zygmunta Luksemburczyka. Jednocześnie zaaranżowali oni przedłużenie rozejmu pomiędzy Polską a zakonem do 13 lipca 1420 roku. Doszło jednak do tego bez porozumienia czy też wiedzy strony polskiej. Tymczasem polsko-litewska armia maszerowała w tym czasie na północ, docierając 26 lipca do Bądzynia na Zawkrzu, 10 km od granicy z Prusami. Tam też do obozu koalicjantów przybył arcybiskup Bartłomiej de Capra. Emisariusz prosił Władysława Jagiełłę o uznanie przedłużonego rozejmu i poczekanie na wyrok króla niemiecko-węgierskiego. Po konsultacjach z Witoldem oraz dostojnikami i możnowładcami, wśród których były pewne opory, Jagiełło wyraził zgodę, nakazując zawrócenie armii. Powodem takiej decyzji mogły być z jednej strony obawy o powtórkę z wojny głodowej. Mimo zgromadzenia potężnej armii nie miał on poparcia pruskich stanów, tak więc rezultat znów mógłby być niezadowalający. Z drugiej jednak strony działanie wbrew woli papieża i króla niemieckiego miałaby spore negatywne konsekwencje wizerunkowe. Poza tym polski król liczył wciąż zapewne na pozytywny dla siebie wyrok Zygmunta Luksemburczyka. Mimo wysiłków Wacława IV napięcie między husytami a katolikami w Czechach było wysokie. 30 lipca 1319 roku ulicami Pragi przeszła procesja prowadzona przez kaznodzieję i radykalnego husytę Jana Zeliwskiego. Niosąc monstrację poprowadził on tłum pod ratusz miejski, gdzie zamierzał domagać się uwolnienia kilku uwięzionych przez władze husytów. Rajcy zignorowali jednak jego żądania, zaś jeden z nich miał przez okno cisnąć w Zeliwskiego kamieniem, uderzając go w głowę. To doprowadziło tłum do szału. Szturmem wpadli oni do ratusza, zaś katolickich rajców miejskich i burmistrza wyrzucili przez okna. Tych, którzy przeżyli upadek, szybko dobito. Termin defenestracja oznacza właśnie wyrzucenie kogoś przez okno. I nie będzie to jedyne tego typu wydarzenie w historii Pragi. W tym przypadku stało się ono iskrą, która rozpaliła religijny konflikt na terenie Czech. Sprawę skomplikowała ponadto śmierć Wacława IV 16 sierpnia 1419 roku. Zmarł wskutek apopleksji, choć niektórzy spekulują, iż powodem mógł być silny stres powstały wskutek wydarzeń w Pradze. Nie pozostawił po sobie następcy.
Pod koniec sierpnia, wobec nagłej śmierci Wacława IV, zwołano w Pradze Sejm. Utrakwiści, a więc umiarkowani husyci, złożeni głównie z rycerstwa i bogatego mieszczaństwa, postanowili zaprosić na tron przyrodniego brata zmarłego króla, Zygmunta Luksemburczyka. Była to wśród husytów decyzja kontrowersyjna, bowiem król Niemiec i Węgier był obwiniany za skazanie Jana Husa na śmierć. Utrakwiści chcieli w ten sposób ukrócić rozruchy na terenie Czech oraz zapobiec zbrojnej interwencji z zewnątrz. Do Budy wysłano posłów z propozycją objęcia tronu. Warunkiem miało być jednak przyjęcie przez Zygmunta głównych postulatów umiarkowanych utrakwistów. Król nie dał jednoznacznej odpowiedzi i nie ruszył też do Czech, będąc zajęty wtedy tureckimi najazdami na Węgry oraz wojną z Republiką Wenecji. Tymczasem w Czechach narastał chaos. Husyccy chłopi walczyli z katolickimi rycerzami, ludność niemiecka była wygnawana z miast, zaś do Pragi ciągnęły rzesze radykalnych husytów. Opanowali oni miasto, jednak zamek królewski, w którym przebywała wdowa po Wacławie IV, królowa regentka Zofia, pozostawał niezdobyty. 13 listopada 1419 roku z inicjatywy utrakwistów doszło do podpisania z nią zawieszenia broni. Do czasu przybycia i koronacji Zygmunta Luksemburczyka królowa Zofia zobowiązała się do ochrony husytów. Napięcia nieco ustały, jednak walki trwały dalej. W grudniu 1419 roku liczący około 400 ludzi oddział taborytów pod przywództwem Jana Žižky opuścił Pragę. Przypomnijmy, że Žižka był rycerzem i najemnikiem czeskim, który wziął m.in. udział w bitwie pod Grunwaldem. Jego oddział napotkał pod Nekmierzem na liczące 2000 ciężkozbrojnej jazdy siły katolickie. Mimo miażdżącej przewagi liczebnej wroga, Žižka zdołał jednak je pokonać, wykorzystując do obrony połączone między sobą wozy. Stanowiły one swoisty przenośny obóz warowny, z którego łukami, kuszami, hakownicami i artylerią odpierano szarże czeskich rycerzy. To właśnie od tej taktyki nazywamy wiozące zaopatrzenie armii wozy taborem. Jan Žižka i taboryci dokonają znaczącego rozwoju tej taktyki, która okaże się być bardzo skuteczna w kolejnych starciach. Dobra, to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. Przepraszam za tą nieco dłuższą wakacyjną przerwę i oczywiście wielkie podziękowania także dla wspierających kanał patronów na Patreonie.